Hej, dzisiaj będzie o tym, w jakich butach biegam. Cześć, ja jestem Bartosz, a wy oglądacie Run and Fly. Zanim zakochałem się w ultra, biegałem w zasadzie tylko i wyłącznie po asfalcie. Sprawdzałem różnego rodzaju buty, Reeboki, Asicsy, aż w końcu natrafiłem na Adidasa. Mój pierwszy model Supernova był naprawdę świetny i zostałem już przy tej marce. Mam wśród nich lekkie startówki, jak i te z większą ilością amortyzacji na maratony. Mój pierwszy but z pianką Boost to Adidas Glide Boost. Jest to but, który ma już 7 lat i 4600 km przebiegnięte, więc naprawdę sporo. No, w tej chwili nie wychodzę z nim na zewnątrz, biegam tylko i wyłącznie na bieżni mechanicznej. Natomiast bardzo go lubię i oczywiście noga czuje się w nim jak w kapciu. Do biegania na powietrzu, na treningi, mam w tej chwili cztery pary. Pierwszą z nich to Ultra Boost SL, butek, który ma już 2 latka i w granicach 2500 km przebiegnięty. No już nie biegam w nim takich naprawdę długich dystansów, gdyż amortyzacja jest już po prostu wybita. Natomiast bucik dalej się trzyma, są co prawda przetarcia w pewnych miejscach, także trzeba go wymienić jako jeden z pierwszych. Następny Adidasik, tym razem na dłuższe wybiegania, to Adidas Ultra Boost Laceless. Jak widzicie, nie ma on sznurówek i dzięki temu jest bardzo wygodny. Dodatkowo ma takie dość miękkie wsporniki przypięcie, które bardzo fajnie trzymają nogę. Butek ma 4 lata, niestety nie ma już ich w produkcji, bardzo żałuję, i w granicach 2000 km przebiegnięte. Buty, w których startuję krótkie dystanse, takie 10 km, może półmaraton, to Adidas Pure Boost. Jest to bucik z mniejszą ilością amortyzacji, bardzo lekki i naprawdę bardzo fajny. No nie jest to Adi Zero, ale ja jestem z niego bardzo zadowolony. Najmłodszy but, który aktualnie używam na standardowe treningi, to Saucony Triumph. Jak widzicie, jest to but ładny, kolorowy, fajny, bardzo miękki. Mało przebiegu do tej pory zrobiłem, 280 km, but ma w granicach roku czasu. Problem, który mam z nimi, jest to, że strasznie mocno farbują. Ten zielony kolor i czerwony puszcza, jeżeli się go delikatnie umyje, no to niestety strasznie farbuje. Zakładam je wtedy, kiedy czuję, że potrzebuję zdecydowanie większej amortyzacji. No i dochodzimy do tego, co Was zapewne najbardziej interesuje, czyli buty trailowe. No tutaj sprawa niestety jest troszkę bardziej skomplikowana i chyba po prostu nie mam szczęścia do dobrych butów. Moje pierwsze buty biegowe to Salming Trail 4. Był to but praktycznie bez amortyzacji, z fajnym bieżnikiem, dość miękki, z dobrym czuciem podłoża. Niestety wytrzymały tylko około roku czasu. Po 900 km po rzeźniku niestety musiałem je wyrzucić, nastąpiło przedarcie. No i cóż, to byłoby na tyle moich butków pierwszych trailowych Salmingów. Będę je wspominał z rozczuleniem. Niestety dziury nie pozwalają na dalsze w nich bieganie. Porozdzierały się zupełnie, więc no to już lądują w koszu. Przy następnym bucie stwierdziłem, że sprawdzę Adidasy. Sprawdzają się przy biegach ulicznych, więc dlaczego nie sprawdzić terenowo? Padło na Terexa. Był to but z pianką Boost, więc duża amortyzacja. Dość miękki, dobrze się układający. No niestety wytrzymał tylko 400 km i ponownie nastąpiły przetarcia przy zgięciach palców. No niestety musiałem je oddać. Trochę poczytałem, popytałem się wśród znajomych i padła decyzja o kupnie Merrell Long Sky. Jest to bucik dość miękki, z fajnym czuciem podłoża, z dość agresywnym bieżnikiem i z podeszwą Vibrama. Zrobiłem w nich parę rozbiegań. Przebiegłem Kudowę 75 km oraz w ramach festiwalu rzeźnika dwa biegi, rzeźnika i rzeźniczka. No i to niestety zakończyło ich żywot. Budki przy 280 km niestety się przetarły, dokładnie w tych samych miejscach po dwóch stronach. Także co, trzeba szukać znowu czegoś. Zainwestowałem w polecane buty Hoki Speed Goat 4 w wersji wide, szerokie, gdyż zwykła wersja była na moją szeroką stopę za wąska. Po pierwszych wybieganiach byłem dość sceptyczny, ale zdecydowałem się, że pobiegnę w nich lądek.
130 km super traila. No i niestety nie byłem zachwycony tym butem. Nie czuję podłoża, jest zbyt duża ilość amortyzacji. Mam wrażenie, jakbym pływał. Bieg po nierównym podłożu powodował u mnie wrażenie, jakbym co chwilę miał się przewrócić albo skręcić sobie stopę. Także no, nie było to przyjemne, za przyjemne uczucie. Zaliczyłem w nich jeszcze połowę łękowiny oraz kudowę 75 km. Niestety po całkowitym przebiegu 400 km w budach pojawiły się dokładnie takie same przetarcia. Szlak. W międzyczasie kupiłem sobie jako but dodatkowy treningowy Merrell Trail Glove. Jest to barefoot z podeszwą Vibrama. Bieżnik nie jest zbyt specjalny, ale to nie jest but na błoto. Za to nie ma w ogóle amortyzacji, jest bardzo cienka podeszwa. Jest bardzo lekki, bardzo giętki i dla mnie rewelacyjny. Czucie w podłoża w nim to czysta przyjemność. Wiem, jak stawiam stopę i nie muszę się przejmować, czy gdzieś coś ucieknie, czy nie. Także ja ten but świetnie polecam. Nie jest on oczywiście dla każdego, bo nie ma amortyzacji i zerowy drop, więc musicie sobie sami odpowiedzieć na pytanie, czy jest dla Was. Jako drugi główny but trailowy postawiłem tym razem na Ultra Long Peak w wersji 5. No i to jest dla mnie świetny but. W ogóle Ultra lubi fajne buty, może dlatego, że ja mam szeroką stopę, więc tam to są akurat dość szerokie buty. Long Peaky mają bardzo fajną amortyzację, nie za dużą, natomiast jest miękko. Czucie podłoża jest świetne. Bieżnik dość agresywny, także na błotko też jest ok. No i ja się w nim czuję jak w kapciach. Jeżeli chodzi o starty, to przebiegłem w nich połowę łękowiny. Biegłem w nich ultramaraton w Campinosie. W tym roku rzeźnika 105 km oraz połowę lądka 130 km do Kudowy. I niestety buty 500 km, ponownie te same przedarcia. Ja mam chyba pecha. No dobra, to już nie jest przypadek. Moim znajomym również w tych miejscach buty się przedzierają, ale dopiero po znacznie większym kilometrażu. U mnie wychodzi to grubo ponad złotówka za kilometr, więc nie jest fajnie. Mógłbym pomyśleć, że to może jednak moja technika biegu albo nieforemne stopy powodują problem, ale chciałem przypomnieć, że mam buty asfaltowe Supernową, która ma już 4,6 tysiąca kilometra przebiegnięte i ma 7 lat i tam się takie rzeczy nie dzieją. Więc coś jest nie halo. Podejrzewam, że to, że biegam na śródstopie, albo przynajmniej się tak staram, a nie napięte, może powodować ten problem. Większość osób jednak faktycznie biega odpięty i może ten but trochę inaczej pracuje. No i dochodzimy do stanu z dnia dzisiejszego. Mam aktualnie 3 pary butów na biegi trailowe. 2 główne i 1 taki dodatkowy treningowy. I jeżeli chodzi o ten but treningowy, jest to Adidas T-Rex z Gore-Texem i nie mogę powiedzieć dobrego słowa na temat tego buta, niestety. O ile bieżnik ma fajny, to jest to bardzo twardy but, dość ciężki, waży 350 gram, jest sztywny i ja nie czuję się w nim dobrze. Nie mam ani czucia podłoża, ani stopa nie pracuje poprawnie, także nie wiem, czy nie skończy się po prostu na chodzeniu w tych butach. But, który mogę polecić z całego serca za to Ultra Long Peak, tym razem w wersji 6. Piątkę udało mi się oddać, za to mam 6. Jest to młodszy brat poprzedniego modelu, niewiele zmian. Z rzeczy fajnych, no to oczywiście szerokość. Tutaj taki rzep, który ma każda Ultra, powoduje, że można sobie przyczepić stóp tuty. Ponownie dobra amortyzacja i bardzo dobre czucie terenu. Bieżnik dość agresywny, dość rzadko umiejscowiony, także na takie błotko będzie całkiem fajny. Nie jest może wysoki, ale się sprawdza. To, na co musicie zwrócić uwagę przy ogólnie Ultrach, to, że jest to but szerszy, więc jest większa powierzchnia przylegania i może być trochę bardziej ślisko. No i ostatni bucik w mojej kolekcji to Ultra Olympus 4. Na Vibramie, tak jak i poprzednia Ultra, tak jak i Long Peaky, szeroki bieżnik, gęściej umiejscowiony, również nie jest jakoś strasznie wysoki, ale jest ok.
ponownie większa powierzchnia, więc uważajcie na przyczepność. Ma zdecydowanie więcej amortyzacji niż Lone Peak, także na dłuższe biegi będzie w sam raz. Przebiegłem w nich Bizona, co prawda załatwiłem sobie jednego palca, ale to kwestia jest odpowiedniego wiązania. Także ja serdecznie polecam wszystkie altry. No dobra. Ja liczę na to, że moje problemy z butami i z przetarciami to już tylko i wyłącznie historia i więcej takich problemów nie będę miał. Jak podobał Wam się materiał, to klikajcie lajki, subskrypcje, dzwoneczki, żeby dostawać informacje o nowych produkcjach. Tymczasem co? No ja Was zapraszam na następny odcinek, gdzie opowiem, czym się odżywiam podczas biegu. Także serdecznie zapraszam. Na razie, hej!